Dzień dobry. Dzień dobry i witam ze Zmęcznej Kalifornii. Strasznie wieje. Znalazłem chwilę miejsca między trzcinami, gdzie wieje troszeczkę mniej. Biegam i dużo śpię w Chorwacji. I nie dlatego, że jestem zmęczony albo że potrzebuję biegać. Potrzebuję biegać, ale główny powód jest taki, że jedzenie to jest tak dobre, że po prostu jest ekstremalnie ciężko się oprzeć. Pyszne słodycze, pyszne ryby, pyszne owoce. Zjedliśmy już 4 kg fig w 2 dni. Jest po prostu cudownie. Więc dlatego staram się, żeby waga nie poszła więcej niż 5 kg w górę przez ten tydzień. Taki jest plan. I już w domu. Cześć Ula! Podczas tej naszej całej podróży, oprócz tego, że leżymy i jemy, próbujemy też odwiedzać fajne miejsca, więc ja podróżuję za pomocą takiej specjalnej listy, którą mam na blogu trzypoziomy.pl. Nie jest to żadna rocket science, jest to po prostu lista Światowego Dziedzictwa UNESCO. I w Chorwacji już w poprzednich latach byliśmy w Splicie, Porec i Trogir. I dzisiaj lecimy na Sibenik. Katedra świętego Jamesa. James, Sibenik. I dotarliśmy już. Najgorszą rzeczą w Sibeniku jest to, żeby zaparkować, bo nie ma nigdzie parkingów wolnych. Jeździliśmy długo, wjeżdżaliśmy chyba na 2 czy 3 parkingi. Wszystkie były zajęte, nic się nie zmieniło. A w końcu przypadkiem bardzo blisko katedry znaleźliśmy jedno wolne miejsce, na którym zaparkowaliśmy. Ale najpierw najważniejsza rzecz w całej wyprawie do dowolnego miejsca z dziećmi. Przyjechaliśmy tu zobaczyć katedrę też z jednego jeszcze powodu, bo ta katedra znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, ponieważ dajmy więc eksperta podróży, moją żonę, dlaczego ta katedra jest taka sławna? Dlaczego? Bo jest zbudowana z kamienia, cała z kamienia bez użycia spoiwa żadnego. Bez użycia spoiwa. Tylko niektóre bloki, tak mi przed chwilą żona powiedziała, są spajane, bo gdy były wymieniane na nowe, to użyto czegoś, żeby jednak konstrukcja się trzymała. Natomiast wszystko, co jest budowane od początku, ponoć w środku też, co za chwileczkę będziemy zobaczyć, jest budowane tylko z kamienia bez zaprawy. Kamień na kamieniu, kamień na kamieniu, kamień na kamieniu, rzeźbiony kamień na kamieniu. I w dzisiejszym odcinku odpowiemy sobie na pytanie, skąd wziąć pieniądze i czas na podróżowanie. Bo to są dwie różne rzeczy, pojedynczo są łatwe do zrealizowania, podwójnie trudno, ale przyjrzymy się tym rzeczom. Natomiast za chwilę. Uwaga, będzie bardzo dużo actionable items, czyli linków wykonywalnych. Jeżeli chcemy zarabiać więcej, najłatwiejsza sprawa, zostać tam, gdzie pracujemy i po prostu poproście podwyżkę. Jak to zrobić? Jest wiele fajnych miejsc, żeby to zrobić. Po pierwsze, możemy odwiedzić bloga Michała Szafrańskiego, jak oszczędzać pieniądze. Tam są linki o negocjacjach, książka William Ari, Getting Past Now i oczywiście cały blog Ramita Seti, I Will Teach You To Be Rich. Jest wiele rzeczy, negocjacji, skrypty, które pozwalają poprosić podwyżkę, których sam używałem, kiedyś opracowałem jeszcze w Atendę, żeby otrzymać podwyżkę. Więc działają super, zacząć się nauczyć pewnych formuł, potrenować z kolegami, z koleżankami, z rodziną i tak dalej i pójść po prostu o podwyżkę, mamy wtedy więcej pieniędzy. Opcja numer 2, oczywiście gdy mamy własny biznes jakikolwiek, konsultingowy, produktowy, szkoleniowy i tak dalej, to potrzebujemy albo podwyższyć ceny, albo znaleźć więcej klientów. Tu nie ma żadnej magii. Podwyższamy ceny naszych produktów, znajdujemy naszych klientów, robimy lepsze bundle produktowe, żeby jeszcze więcej sprzedawać naszych usług, tym samym mamy więcej pieniędzy. Nie ma tu naprawdę żadnego rocket science. W tym temacie bardzo mocno polecam wszystkie praktyczne książki Granta Cardone, a szczególnie książkę Sell or Be Sold oraz tą, którą czytam obecnie. Jeżeli nie jesteś pierwszy, jesteś ostatni. No dobrze, ale potrzebujemy w tej chwili więcej czasu, więc mamy pieniądze, potrzebujemy czasu. Bardzo prosta sprawa, którą też robiłem już raz w swoim życiu, czyli mówimy sobie, że rezygnujemy z pracy całkowicie i nie szukamy nowej pracy, po prostu robimy sobie czas wolny. Więc ja pracowałem generalnie, zrobiłem sobie przerwę, wyjechałem na kilka miesięcy z rodziną do Włoch i tam próbowałem robić inne rzeczy. Trochę zwiedzać, trochę pracować, rozkręcać biznes, bo wtedy nie miałem nic jeszcze, żadnego biznesu, zacząłem to rozkręcać i po prostu przetestować jak się da. W ten sposób każdy pracodawca przyjmuje wypowiedzenie z pracy, chyba że mamy jakieś długie kontrakty, i po prostu poświęćmy trochę pieniędzy w zamian za czas, żeby ten czas mieć. No dobra, ale Mireczku, a chciałbym, żeby pieniądze przybywały i żeby mieć więcej czasu. Jak to zrobić? No i jest kilka opcji. opcji jest kilka, ale skupmy się na trzech, więc od najtrudniejszej do najłatwiejszej. Moim zdaniem najtrudniejsza opcja to jest założenie po pierwsze biznesu, który jest oparty o zasoby ludzkie, czyli ludzie wykonują pracę i jest to o tyle trudne, że sam początek jest dość skomplikowany. Na przykład sami budujemy biznes, gdzie mamy zysk na poziomie 10 tysięcy złotych, chcemy zatrudnić kogoś dobrego, kto będzie wykonywał pracę i od razu duża część tego zysku idzie na innych ludzi. Nie dość, że mamy ten problem do załatwienia, to jeszcze mamy kwestie emocjonalne, ludzie mają swoje problemy, ludzie chcą iść na urlopy, nie wszyscy chcą też pracować tak, jakbyśmy my chcieli, trzeba ludzi zwalniać, zatrudniać. Dodatkowo też, jeżeli jest na przykład zakończenie miesiąca i brakuje ludziom na wypłaty, więc to naszą rolą jest to, żeby to zrobić. Ten rodzaj biznesu ma swoje plusy i minusy, ale jest bardzo trudny. Wiem o tym, bo w tej chwili jestem prezesem zarządu firmy Chmurowisko, która zatrudnia 10 osób w sumie, już teraz będzie to jeszcze się powiększało niedługo i jest to trudny biznes, bardzo trudny biznes, jeżeli chodzi o to, ale jeżeli dobrze to wszystko poukładamy, to nawet jesteśmy w stanie raz na jakiś czas wjeżdżać gdzieś. Tylko ważne jest to, że musimy to firmę budować od początku w ten sposób. To znaczy, że informujemy wszystkich, że w styczniu wyjeżdżam na miesiąc, przynajmniej raz na 2 miesiące muszę gdzieś pojechać na wakacje, bo inaczej nie jestem w stanie pracować i powierzamy coraz więcej odpowiedzialności osobom, które zatrudniamy. Co jest trudne, bardzo trudne. Pan właśnie piłuje figę. Dla osób, których bardzo chciałoby podążyć tą ścieżką, polecam przeczytać parę książek na początku, czyli The Personal MBA Josha Kaufmana, no i How to Get Rich by Felix Dennis. Bardzo dobra książka, która tytuł jest troszeczkę dziwny, ale książka jest super, która też w tych zasadach mówi. I też ważne jest to, że budując tego firmę, powinniśmy od początku myśleć, żeby też dawać osobom, które zatrudniamy, też takie same możliwości, żeby mogły pracować skąd chcą, kiedy chcą, jak chcą. To jest jeszcze bardziej trudne, szczególnie to w Polsce, gdzie ludzie są przyzwyczajeni pracować od 8 do 16, a forma pracy, gdzie jesteśmy odpowiedzialni za wynik, niezależnie w których godzinach, jest trudny. I dochodzimy do punktu numer 2, zmiana kadru. Punkt numer 2, czyli praca zdalna. Średnia trudność jest to coś, co można uzyskać, pewnie nie we wszystkich pracach, jeżeli pracujemy na etacie, jesteśmy na przykład, nie wiem, kasjerem albo jeździmy samochodem, jest to troszeczkę trudne do zrobienia, natomiast jeżeli jesteśmy w stanie pracować na komputerze i jesteśmy w firmie, która akceptuje to, żeby być wynagradzanym od rezultatu, to jesteśmy w stanie pracować kiedy chcemy, jak chcemy. Nawet możemy sobie znaleźć taką firmę, gdzie możemy pracować z dowolnego miejsca na świecie. Nie jest to tak trudne jak własny biznes, natomiast jest to tyle trudne, że musimy po pierwsze siebie pilnować, po drugie, jeżeli w jakiś sposób nie będziemy dotrzymywać metryk, co przedsiębiorcy, którzy taką formę zatrudnienia umożliwiają, to będzie nas łatwiej też, przepraszam za wyrażenie, w cudzysłowie wymienić, ale jeżeli jesteśmy dobrzy, jeżeli jesteśmy w stanie to wszystko dobrze zaorganizować, możemy pojechać do Australii, Wietnamu, Argentyny i stamtąd pracować, niezależnie w jakich godzinach, przy okazji zwiedzać. No ale jest jeszcze jedna opcja, moim zdaniem najłatwiejsza. Wiem, że ten sam kadr, ale nie chcę mi się nigdzie iść. Najłatwiejsza opcja jest taka, że budujemy biznes nie oparty o zasoby ludzkie, czyli nie ludzie wykonują pracę, ale oparte o procesy i dbamy o to, żeby te procesy były zamknięte w jednej osobie. Dla przykładu, mam w tej chwili swój kawałek biznesu Miromax Media, który mało kto wie, ale świadczyłem w tamtym roku i w tym usługi marketingowe dla pewnej firmy i też posiadam w tej chwili kurs 3 poziomy plus jeszcze parę innych rzeczy, które są albo będą niedługo się pojawiały. W tej chwili jestem sam w tej części biznesu i też ważne jest to, że te biznesy, które ja robiłem, były całkowicie na moich zasadach, czyli ja ustalam procesy, co się ma dziać, w którym dniu tygodnia, w którym dniu miesiąca i nie zatrudniam ludzi, ale buduję proces, który dostarcza wartość moim klientom, osobom, które korzystają z moich zasobów i nie poświęcam swojego czasu, ale poświęcam wynik mojej pracy dla osób, które chcą uzyskać pewien rezultat. Czyli dla przykładu, jak robiłem firmę marketingową, to naszym celem było to, aby dostarczać leady dla pewnego klienta. Umówiłem się tak, bo takie były moje zasady, że nie spotykamy się w ciągu miesiąca, a raz w miesiącu i raz w tygodniu dostarczam raport podsumowujący to, co się udało zrobić. I tak naprawdę nie było tam na żadnym miejscu powiedziane, że pracuję 1 godzinę, 2 godziny, 3 godziny, 4 godziny. Pracowałem naprawdę mało przy tym projekcie, outsourcowałem pewną pracę do innych osób, ale była to całkiem przyjemna praca. Kurs 3 poziomy, który robię, jest też tak zrobiony, że poświęciłem dużo czasu na początku, żeby go nagrać. To było w sumie kilka miesięcy pracy, ale w tej chwili jest już dostępny cały czas online i każdy może się zapisać w dowolnym momencie i też ja decyduję, kiedy odpowiadam na komentarze, kiedy supportuję, kiedy odpowiadam na maile i tak dalej, czyli po prostu jest budowany proces, gdzie naprawdę nie jesteśmy przywiązani do czasu. Natomiast dwie ważne kwestie jeszcze na koniec. Po pierwsze, żeby to się wszystko udało, moim zdaniem potrzeba zrobić to, co ja zrobiłem w tamtym roku i to zawsze rekomenduję, to też wiele osób pisze w swoich książkach, czyli ustalić pułap, gdy przechodzimy na nowy model zatrudnienia, etc. Dla przykładu, ja w tamtym roku ogłosiłem, że na Patronite, że jeżeli zbiorę 3000 zł, to porzucam swój etat, który był wiele razy bardziej opłacalny, aby rozwijać własny biznes. I to dało mi dużo kopa. Czyli wtedy powiedziałem 3000 zł, to po podatkach i po wszystkich kosztach było około 1800 zł. Powiedziałem sobie, że tyle uzyskam, rezygnuję z pracy i próbuję wystartować własnym biznesem. Bo ważne jest to, że gdy na nasze konto wpływa mniej pieniędzy, to nasz umysł pracuje troszeczkę inaczej i potrafi lepiej działać. Czyli gdybym teraz był na etacie i potrzebowałbym właśnie przepływu pieniędzy i też czasu, żeby podróżować, robić cokolwiek innego, to powiedziałbym sam przed sobą albo zadeklarował światu, że jeżeli z mojego biznesu na boku uda mi się dojść do 2000, 3000, 5000 zł, to rezygnuję z pracy. Nie ma odwrotu. Ba, u mnie było tyle zabawnie, że nawet mój szef wiedział, że jeżeli zbiorę na Patronite 3000 zł, to rezygnuję z pracy. I rzecz numer 2, trzeba cały czas się rozwijać i ja się uczę w tej chwili o wiele więcej niż się uczyłem na studiach, czy kiedykolwiek gdzie byłem na etacie. W tej chwili to jest średnio jakieś 2 godziny dziennie i też jeżeli ktoś mi mówi, że uczę się dużo i pokaże mi, że się uczy dużo, jest duża szansa, że ta osoba odniesie sukces. Jeżeli ktoś mi mówi, że zakłada biznes, ale nie czyta książek, nie robi kursów, nie ma jakichś swoich mentorów, wróżę bardzo mało, ponieważ wszystko, co zostało wymyślone w tej chwili, już zostało praktycznie opisane gdzieś, albo na YouTube, albo w książkach, albo w kursach, gdziekolwiek. Na przykład wyczytam teraz około 4 książek miesięcznie, linki pod spodem, wszystkie, o których dzisiaj mówię. Są tam opisane też moje książki, 3poziomy.pl na książki. Robię masę kursów, więc teraz mam 2 kursy o social media, 1 kurs o konsultingu, 1 kurs o kursach online. I wszystkie rzeczy robię na co dzień, natomiast cały czas polepszam swoje umiejętności. Zawsze mam niedosyt wiedzy, żeby zdobyć pewne informacje, które mogą rozwinąć jeszcze bardziej mój biznes. Bo jeżeli nie będziemy tego rozwijać, to ktoś nam zaraz zabierze, albo po prostu powinien nam się nagle w jakikolwiek sposób. Studiujemy copywriting, linki poniżej. Studiujemy sprzedaż, linki poniżej. Studiujemy zamykanie sprzedaży, linki poniżej. Studiujemy marketing online, linki poniżej. Studiujemy wiele rzeczy, które pozwalają nam tak budować nasz biznes, aby działał. I te 2 biznesy najłatwiej zrobić w 2 kategoriach, albo właśnie kursy online, o których mówiliśmy parę dni temu na vlogu, albo konsulting, gdzie możemy naprawdę dowolne skille, które mamy, a jeżeli gdziekolwiek pracujemy na etacie, więc mamy jakieś umiejętności, skille, które możemy sprzedać i opakować innym osobom, możemy zacząć je świadczyć i gdzieś na boku 1000, 2000 zł, 3000 zł, 5000 zł dochodzimy do pewnej granicy i mówimy sobie dobra, dość, kończę etat i w tej chwili poświęcam się w 100% na ten biznes. Tak było właśnie u mnie, zarówno z 3 poziomami, zarówno z Chmurowiskiem, zarówno z Miromax Media. I z racji tego, że w tej chwili jestem na wakacjach i trochę mam mniej pracy, czasami jestem w domu też, bo Piotrek się uczy, Ula śpi, więc jeżeli masz ochotę, to w komentarzu napisz dosłownie 2-3 zdania o sobie, a ja Ci napiszę 5 pomysłów na szkolenie online i 5 pomysłów na konsulting, które możesz robić kiedy chcesz. 3 zdania max. Jeżeli napiszę 3 zdania, czym się sobie zajmujesz, napiszę Ci, jakie jest 5 sposobów na konsulting, jakie jest 5 sposobów na szkolenie online, aby móc robić to, załóżmy, w wolnej chwili. Więc poniżej dzisiaj będę odpowiadał bardzo ochoczo na wszystkie komentarze. I ważna rzecz, jak budujemy konsulting, budujemy na naszych zasadach. Czyli jeżeli my ustalamy, że nie pracujemy u klienta, pracujemy tylko zdalnie przez Skype'a albo pracujemy tylko raz w miesiącu się widzimy, to tego się trzymamy. Jeżeli przyjdzie dobry klient i powie, ej, ale musisz być u nas codziennie? Nie, sorry, musimy ustalić zasady, żeby móc wtedy pracować w dowolnym miejscu, o dowolnym czasie i zarabiać na tym pieniądze. Tak więc czekam na komentarze, z miłą chęcią odpiszę na każdy komentarz pod tym wideo. Napisz tylko, czym zajmujesz, a ja Ci odpiszę w komentarzu, jakie są pomysły na konsulting i kursy online, które możesz robić. I zobaczysz, że na praktycznie dowolne umiejętności możemy coś znaleźć. Tak więc dziękuję i do zobaczenia jutro. Pa!